zapomniałem. Także jeszcze raz, temat, o którym mówię, to Skyway Capital, innowacyjny transport zawieszony od kilku do kilkunastu metrów nad ziemią. Dlatego jest to tak ciekawa propozycja, ponieważ w tej chwili nie ma żadnego odpowiednika na całym świecie. Były podobne gdzieś tam, może pod pewnymi względami, technologie, ale naprawdę nie są tak nowoczesne, ekonomiczne, ekologiczne i wiele, wiele innych posiadając zalet. Kto za tym stoi? Pomysłodawcą i autorem całego projektu jest Anatoli Eduardowicz Junicki, osoba, która jest wyjątkowo utytułowana i wyjątkowo wytrwała w swoim działaniu, ponieważ ten człowiek od 1970 roku, 77, przepraszam, roku, już rozpoczął badania i analizy tej technologii. Wierzył, ponieważ był z doświadczenia oczywiście inżynierem kolejnictwa, więc w tym temacie jak najbardziej był zaangażowany i wiedział, że w przyszłości jakiejś będą ogromne potrzeby, aby odciążyć drogi, aby zmniejszyć wypadkowość i uruchomić coś, co będzie ponad ulicami, ponad tymi miastami zatłoczonymi, w których ciężko już w tej chwili przejechać z jednego końca miasta na drugi. I jest to osoba, która wywodzi się z Rosji, oczywiście jest on generalnym konstruktorem, projektantem właśnie tych torów strunowych. Również kierownikiem dwóch projektów Organizacji Narodów Zjednoczonych, tak jak tutaj widzicie, 140 wynalazków, słuchajcie, opatentowanych. To jest mega. 140 patentów ten człowiek ma w tej chwili na różne podzespoły właśnie tej konstrukcji, więc tutaj nikt nam nie wykradnie, nikt nas nie wyprzedzi. Jesteśmy w świetnym miejscu, w dobrym czasie i warto naprawdę to wykorzystać. Dodatkowo wydał również 18 książek, 200 naukowych prac i wiele, wiele, wiele jeszcze innych tytułów oraz dyplomów, o których warto wiedzieć, a wszystkie informacje oczywiście są zawarte na jego osobistej stronie junicki.com. Za Anatolim Junickim stoi oczywiście zespół wsparcia. Jest to zespół ponad 100 osób, w 15 biurach około 100 projektantów w tej chwili przygotowuje dla poszczególnych państw ofertę, czy też już konkretne projekty i kosztorysy po to, aby wiadomo, od projektu się wszystko zaczyna. Jeżeli mamy projekt, każdy kolejny etap jest dużo prostszy. Także tutaj mamy ten zespół. Warto powiedzieć, że już w 1977 roku, tak jak powiedziałem, rozpoczęły się tutaj przygotowania do uruchomienia tego projektu na wielką, wielką skalę. Także 39 lat za nami. Niesłychana wytrwałość, która stoi za tym człowiekiem, bo przecież któż by przez tyle lat wierzył i twardo w jednym temacie tak długo angażował się, na początku oczywiście nie mając z tego żadnych profitów, żadnych innych wynagrodzeń. No i teraz też ciekawa informacja, bo w 2009 roku, już po tutaj kilkudziesięciu latach, nastąpiła taka pierwsza próba przejazdu auta ciężarowego Iła po takiej konstrukcji, no powiedzmy, jeszcze prymitywnej. No i ta próba, no niestety wtedy, w tamtym czasie była troszkę, ukazała się niepowodzeniem. Ona się odbywała pod Moskwą.
w miejscowości Ożory. Także to też tutaj nikt tego nie kryje. Każdy ma swoje gorsze i lepsze początki, i tu jakby nie ma co robić z tego tajemnic. Natomiast kolejne próby jak najbardziej okazały się już sukcesem i wszystko zmierza ku tutaj wielkiej ekspansji właśnie tej kolei. Słuchajcie, napiję się moment. To jest woda mineralna. Słuchajcie, mamy pięć największych technologicznych innowacji w XX wieku. No i cóż to jest? Oczywiście maszyny włókiennicze. Ja, ponieważ jestem z Łodzi, no to u mnie akurat ten przemysł włókienniczy wyjątkowo na początku XX wieku, czy też nawet koniec XIX, rozkwitł. Także Łódź Włókiennicza, tak mówi się na nasze miasto, i tak rzeczywiście kiedyś było. Niesłychany przemysł, wynalezienie parowozu i tak dalej. Kolej, o której właśnie główny temat nas tutaj dotyczy i na której się tutaj spotkaliśmy. Świetny wynalazek, który pozwala przemieszczać ogromne ilości osób oraz towaru. No ale jest troszkę już przestarzały, niebezpieczny, nieekonomiczny. Prąd każdy ma u siebie w domu. Bez prądu nie prowadzilibyśmy dzisiaj tego webinaru. Także odkrycie również wyjątkowe. No i petrochemia oraz produkcja aut. Któż w tej chwili nie ma jednego lub kilku aut na podwórku, więc to i aut, które są oczywiście napędzane na paliwo, benzynę lub olej napędowy, ale jak wiecie, właśnie technologie nowoczesne opierają się na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, i właśnie takie źródła wykorzystuje w tej chwili zarząd Skyway. Projektanci przygotowując właśnie silniki specjalne, które są właśnie napędzane solarami, ewentualnie silniki neodymowe, czyli magnetyczne. No i największy moim zdaniem hit ostatnich dekad to jest internet. Też bez internetu nie siedzielibyśmy tu dzisiaj. Kiedyś tego typu prezentacje odbywały się oczywiście offline. Każdy jeździ z jednego miasta do drugiego, prowadząc spotkania dla kilku, kilkunastu osób. Wyobraźcie sobie teraz, jakbyśmy mieli się gdzieś spotkać, to oczywiście cały dzień ktoś poświęca na to, aby z wami porozmawiać, a w tej chwili możemy porozmawiać przez godzinkę, czy może troszkę dłużej, jeżeli będziecie chcieli. Każdy o tym samym może się dowiedzieć, jakby bezpośrednio ze mną siedział obok przy stoliku. I szósta technologiczna innowacja to oczywiście nasza firma, którą tutaj reprezentuje, firma Skyway, tak? Firma Skyway, która wypuszcza modele i za chwilę prototypy kilku pojazdów. Pierwszy to jest pojazd miejski, tak zwany unibus, do ruchu w mieście z prędkością do 150 km na godzinę. Będzie przewoził do 100 osób i na dystansie około 200 km. Następny to transportowe cargo, tak zwane unikary, do przewożenia wszystkich materiałów płynnych, szczególnie niebezpiecznych, i wszystkich materiałów wielkogabarytowych. No, absolutnie wiadomo, dostosować można do każdej potrzeby. I tutaj już troszkę mniejsza prędkość, 120 km na godzinę, ale dystans przeogromny, 10 tysięcy kilometrów. I słuchajcie, te pojazdy akurat, które tutaj na środku widzicie, są bezzałogowe, sterowane za pomocą nadajników GPS.
które oczywiście za poza oprogramowaniu systemu będą dowozić do odpowiedniego punktu materiał i oczywiście nie trzeba tutaj płacić nikomu, bo nie ma maszynisty czy też kierowcy. Sprzęt się nie zmęczy, każdy sprzęt jest przygotowywany i jego żywotność jest przewidywana na 100 lat. I dlatego te koszty transportu mogą być bardzo niskie, a przewóz niesłychanie dużych ilości, bo te kolejki oczywiście mogą się poruszać jedna za drugą, będzie bardzo sprawny i bezpieczny. Bo jak widzicie, w tej chwili największy przewóz jest za sprawą aut ciężarowych, tak zwanych tirów, które oczywiście z pociągów odbierają ładunki i rozwożą po poszczególnych miastach. Jest to niesłychanie niebezpieczne, bo jeżeli ktoś uderzy w tira przez, nie wiem, zamyślenie czy zaśnięcie za kierownicą, to nie ma szans, żeby przeżył. Więc to jest największe zagrożenie, a my próbujemy i będziemy w stanie absolutnie zabezpieczyć życie setek tysięcy, a nawet milionów osób, jeżeli cała ta technologia będzie wdrożona na całym świecie. No i trzecia super, super szybka kolej, high speed, niesłychanie bezpieczna również, ale będzie się poruszała z wyjątkowo dużą prędkością, 500 km na godzinę. Słuchajcie, no to jest mega, bo do Warszawy, co prawda, już autostradą bardzo fajną jechałem godzinkę, a tym pociągiem pewnie bym dojechał w 20 minut. A w tej chwili się jedzie pociągami 2,5-3 godziny do Warszawy, 150 km. Pojemność do 500 osób i dystans również 10 tysięcy km. Wszystkie te modele oraz wiele, wiele innych, na przykład takie modele jeszcze to są tak zwane unibajki czy biki, to są pojazdy 1, 2, 3, 4 osobowe, wąskie, zawieszone na tak zwanej strunie, które będą oczywiście też miały wielkie zastosowanie nad miastami, będą przewoziły turystów, bo przecież będzie można z góry obserwować, podziwiać chociażby Kraków, czy Warszawę, czy Wrocław, piękne miasta, Gdańsk. I takie właśnie to zastosowanie będziemy, oczywiście będą również możliwości wykupienia na własność, gdzie w tym momencie to my wsiadamy do własnego takiego unibajka i jedziemy w wybrane miejsce, oczywiście bez kierowcy, sterując, zaprogramowywując odpowiednio parametry, tak jakbyście wpisywali w nawigację odkąd, dokąd jedziecie i klikacie Enter. Niesłychane, innowacyjne rozwiązania. Naprawdę, jak o tym myślę, to już w tej chwili chciałbym, żebyśmy się przenieśli 2 lata do przodu, żeby w tym momencie z tą technologią mieć przyjemność ją już użytkować. No i jeszcze jakie są tutaj zalety? No przede wszystkim technologia, która niesłychanie jest ekologiczna, tak? Ponieważ ta kolej nie wydziela żadnych substancji niezdrowych, czy też dymu, tak? Jest ona oczywiście, ma silnik spalinowy, emituje, jak ostatnio słuchałem nagrania tutaj pana Junickiego, zużycie na 100 km to 0,35 litra oleju napędowego. Czyli tylko gdzieś w jakichś momentach potrzebuje wsparcia, tak. Poza tym jest to sterowane, znaczy napędzane bateriami słonecznymi, czy też silnikami neodymowymi. Też takie rozwiązania będą przygotowywane. Niesłychanie cicha kolej, ponieważ no,
Silnik tam nie hałasuje, to tak jakbyście Meleksem jechali takim wózkiem, na przykład widłowym, pewnie w niejednym markecie widzieliście, akumulatorowym, gdzie może jechać pół metra za nami i my go nie słyszymy, nawet kół nie słyszymy, więc to jest właśnie tego typu wydanie. A poprzez to, że mamy idealnie opatentowane gładkie szyny, idealnie gładka powierzchnia szyn i kół, to pozwala właśnie wyeliminować również zakłócenia i różne drgania, co powoduje bardzo duży hałas, ale również nie pozwalałoby inne rozwiązanie rozwinąć takich dużych prędkości, gdyby było tutaj inne tory zastosowane. Niesłychanie tania, bo przecież już wiemy, że przejazd około 100 km to będzie około 8 dolarów, tak jest średnio wyliczone na całym świecie. Oczywiście będą pewnie korekty w dół i w górę, bo są kraje biedniejsze i bogatsze, no ale ta cena jest niesłychanie ciekawa, bo to tak jakbyście tak naprawdę za samolot zapłacili 8 dolarów za 100 km, bo przecież prędkości są bardzo duże. No i to, co też bardzo ciekawe, to również to, że nie zajmuje powierzchni zbyt wielkiej. Nie potrzeba hektarów, setek hektarów, aby rozwinąć tą infrastrukturę, ponieważ szyny, struny będą zawieszane od kilku do kilkunastu metrów nad ziemią i to jest właśnie to wykorzystanie. Socjalny mały koszt przejazdu. Jazdu, już mówiłem, bezpieczny, najważniejsza, myślę, cecha na świecie. Z różnych tam raportów wiemy, że około 1,5 miliona ginie osób w wypadkach drogowych, ogólnie tak kolejowych, drogowych, jak to zwało, tak zwało. W każdym bądź razie tutaj zapobiegamy absolutnie praktycznie do zera tego typu zdarzeń, ponieważ no, mamy swoje tory niezależne w jednym i w drugim kierunku, którym porusza się ta kolej. Natomiast oczywiście nie ma tu skrzyżowań, nie ma jakichś sytuacji, w których mogłoby dojść do zderzenia czołowego z innym pojazdem. A również nad bezpieczeństwem całego systemu czuwa masa czujników, radarów, laserów, kamer. Jest i oczywiście nadajniki GPS po to, aby kontrolować bezpieczeństwo na wiele, wiele różnych sposobów. Komfortowy, bo również bez przesiadki dojedziemy z punktu A do B, gdzie niejednokrotnie trzeba naprawdę czekać godzinę czy dwie, aby przesiąść się na inny pojazd. Już nie mówię o jeździe autem, gdzie to też jest troszkę sprawa męcząca. Niejedna osoba nie wytrzymuje dłuższej drogi niż 100 czy 200 km. A jeżeli takie rozwiązanie pozwoliłoby jeszcze szybciej, dwa razy szybciej czy trzy razy szybciej niż autem dojechać do jakiegoś punktu, to pewnie auta stałyby w domu albo stałyby pod stacją, w której będziemy się przesiadać na taką linię Skyway. Ok. No wytrzymały, to już mówiłem, ta konstrukcja będzie, ma wytrzymać około 100 lat i to też na to jest wiele patentów konstrukcji, także tutaj rdza nie powinna absolutnie wniknąć. To wszystko mają do tego, ku temu podstawy, aby tak twierdzić. Życzliwy dla środowiska, oszczędzamy planetę, ponieważ rozpiętość między tymi szynami może być nawet 50 metrów. Ja mówię o tych miejskich i superszybkich kolei. 50 metrów to tak jakbyście słup od słupa na przykład oświetleniowego liczyli. Jak widzicie, nie powoduje to jakichś tutaj zatorów. I to pozwala
zastosować tego typu kolej w każdym miejscu. Ona może iść przez góry, lasy, doliny, rzeki, morza, jeziora, wszędzie. Wszędzie, gdzie wystarczy zakotwiczyć tylko dwie łapy w odległości 5 metrów od siebie, no powiedzmy, potrzeba na to 2 metrów kwadratowych, tak? Na jedną i drugą taką stopę, która będzie zalana betonem. I to wszystko, reszta idzie górą. A świetne również rozwiązania, które firma proponuje, to, że można na tej strukturze, na tej no tak, strukturze dobrze powiedziałem, można również zawieszać oświetlenie, można dystrybuować wodę, tak, pociągnąć rurociąg, czyli można się też pozbyć słupów w tej chwili energetycznych, puścić energię i tak dalej. Antyterror, no bo ciężko tutaj w jakikolwiek sposób zaszkodzić, ponieważ no, nie znajdujemy się na poziomie tym, na którym te zagrożenia najczęściej istnieją i tam podkładają różne ładunki albo się odbywają inne niebezpieczne rzeczy. No i to jakby wszystko innowacyjne jak najbardziej, bo przecież wiadomo, jest to technologia nieporównywalna z żadną inną w tej chwili. Tu mamy taki przykład, jak wyglądają silniki w wydaniu kolejek miejskich. Słuchajcie, te wszystkie rozwiązania oraz wiele innych niespodzianek będziemy mogli oczywiście oglądać już niedługo, 20-23 września w Berlinie, i są już naprawdę głęboko zaawansowane prace nad przygotowaniem i ukończeniem modeli, prototypów w skali 1:1, które będą tam wystawione. Jest wiele jeszcze ciekawych nowości, których firma jeszcze nie zdradza, ale to proponuję absolutnie jak najszybciej zarejestrować się na te targi InnoTrans Berlin lub na konferencję, która się odbędzie 24 września, i koszt takiej konferencji to 19 lub 21 zł, jeżeli z tłumaczeniem. Natomiast koszt targów od 45 tam do 100 euro, w zależności od tego, czy wybieramy jeden dzień, czy kilka, czy mamy, nie wiem, jakieś zniżki studenckie i tak dalej. Ok, jedźmy dalej. Tak wygląda przekrój właśnie tej szyny, w której są zatopione struny. Jest ich tutaj kilkaset i właśnie stąd nazwa struny, tak? Bo struna jest głównym jakby elementem tej konstrukcji, powodująca niesłychaną wytrzymałość na przeróżne skoki temperatur, na bardzo duże obciążenie, i stąd właśnie tego typu rozwiązanie opatentowane. Dodatkowo jest opatentowany beton, w którym są zalane te struny. Opatentowany jest również ocynk struny i całej konstrukcji, bo przecież dzięki temu ta konstrukcja ma wytrzymać 100 lat. Także to jest taka ciekawostka do dotknięcia i obejrzenia również na targach. I to, co ciekawe, firma ma rozwiązania również dla tego typu kolejki podwieszanej na tak zwanej linii, tej strunie, jak kolejka na gubałówkę, będzie mogła przewodzić kilkanaście osób w cyklu ciągłym, tak jak widzicie, w ruchu okrężnym. I to, co najciekawsze, od jednego punktu, na przykład od wyspy do wyspy, lina może być rozciągnięta na kilometr lub nawet dwa, bo widziałem też
materiały, które mówią o 2 kilometrach rozpiętości takiej struny. Niesłychana wytrzymałość. Słuchajcie, i ta szyna, tutaj jak widzicie, ona jest obniżona. Na 1 kilometrze schodzi nawet 50 metrów w dół. Dzięki temu taka kolej właśnie siłą grawitacji potrafi przejechać praktycznie cały odcinek, a później siłą pędu zostaje tak naprawdę dojeżdża do kolejnej stacji. Jeżeli jakby mocy zabrakłoby w którymś etapie, to wtedy załączają się silniki i ten przejazd jest ukończony. Także firma twierdzi, że w tej chwili odzyskanie tu energii jest w 100%. Tak? I to jest ciekawe. Takie właśnie projekty były przygotowywane dla Emiratów Arabskich, Abu Dhabi i w Dubaju. Oni lubują się w wyspach, wysepkach, mają ich już pełno, mają potężne, gigantyczne drapacze chmur, na których można by od góry puścić właśnie taką linię i odciążyć dół, czyli te wszystkie drogi. Świetne rozwiązania. No i teraz słuchajcie, od długiego czasu zainteresowanie jest już przeogromne, bo przecież firma nie od dziś i nie od tygodnia jest na rynku. Wiele projektów i materiałów, już katalogów powysyłali na cały świat i odzew jest bardzo duży. I oczywiście w wielu państwach chcą, aby tą technologię wdrożyć u siebie, bo przecież tego no, dzisiejszej cywilizacji przeludnionej jest to bardzo potrzebne. Zobaczcie, co się dzieje w Chinach czy w Indiach. Ale potrzeba jest uzyskanie certyfikacji. Certyfikacji, która właśnie otworzy rynek światowy i pozwoli ruszyć tutaj z pełną parą w świat i rozpocznie się masowa ekspansja firmy, budowa poszczególnych etapów. I takie etapy już są przygotowywane. Za chwilkę ruszają pierwsi w Australii. Tu są trzy pasy. Oczywiście powstają do testowania wszystkich wydań i tych kolejek super szybkich i miejskich oraz cargo transportowych. W tej chwili już jest pewien odcinek około kilometra przygotowany z tych dwóch miejskiej i super szybkiej kolei. Także niedawno również odbył się festyn na Białorusi, ponieważ ten park jest budowany w miejscowości Murina Gorka pod Mińskiem na Białorusi. A to dlatego, że akurat tam znaleźli wyjątkowo długi odcinek, na którym może docelowo powstać nawet 30 km w linii prostej, taki odcinek toru testowego. A jest to potrzebne, żeby sprawdzić naprawdę na dużej prędkości, na jakimś większym odcinku. Także to już powstaje, wiele osób było zaproszonych, każdy zresztą mógł tam wstawić się, wykupując pewne pakiety, dzięki którym otrzymał w rewelacyjnej cenie udziały i otrzymał również prawo zasadzenia drzewka z własnym nazwiskiem. I takie drzewka widzicie tutaj na zdjęciu, jest ich bardzo dużo obsadzonych dookoła, bo przecież ekologia jest najważniejsza i życie zgodnie z naturą. W związku z tym tam przez jeden dzień oczywiście wszyscy goście sadzili te drzewka. Nasze również, ponieważ nie wszyscy tam dojechali.
Tak jak mówiłem, wiele państw jest ogromnie zainteresowanych, ale w momencie, gdy otrzymają certyfikaty, czyli już pod koniec roku rozpocznie się testowanie. I Unia Europejska, Australia, Rosja dla przykładu, Boliwia, Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie to kraje, które jakby pierwsze wyraziły chęć i zainteresowanie. Arabia Saudyjska, Abu Dhabi, jak widzicie, niesłychanie również w temat się zaangażowali i zainteresowali, ponieważ nie tylko sama kolej ich interesuje, ale inne rozwiązania, które też firma Skyway ma opatentowane, czy też pan Junicki ma opatentowane, na przykład nawadnianie terenów pustynnych i oczyszczanie wody morskiej poprzez na przykład wykorzystanie tej jednej infrastruktury, która będzie przewoziła górą nas czy towar, a dołem czy też po środku mogą iść rurociągi, które będą pompować wodę oczyszczoną i rozprowadzać ją po jakimś tutaj w promieniu iluś nawet kilometrów po to, aby z pustyni zrobić miejsce użytkowe, zielone do zagospodarowania, ponieważ nie jeden chciałby w tak pięknym miejscu mieszkać, ale na razie się nie da, no bo pustynia to pustynia. Także słuchajcie, rozwiązania przeogromne, przeciekawe i to właśnie Arabów niesłychanie zainteresowało. Zobaczycie, co za chwilę się wydarzy, bo wiemy, że potężne pieniądze Arabowie przygotowują właśnie na nawadnianie i na tą kolej. To są miliardy dolarów, które wejdą za chwilkę do obrotu firmy. No i teraz jeszcze bardzo ciekawa informacja. Tutaj mamy Australię, o której wspominałem. Największy, najbardziej zaangażowany w tej chwili partner, na którym partner firma Rod Hook i partnerzy. Pan Rod Hook jest to osoba, która była za poprzednich rządów w Australii dyrektorem Ministerstwa Planowania Transportu i Infrastruktury w Australii Południowej. Był na początku roku oczywiście na terenie firmy, zwiedzał ekotechnopark, który powstaje. I oczywiście zrobiło to niesłychane wrażenie na nich, na ekspertach z tej branży. Dlatego tak się bardzo w projekt zaangażował. A zaangażował się oczywiście jeszcze poprzez badania niezależnej firmy konsultingowej MBM, która również przygotowała ekspertyzę i wycenę całego systemu i okazało się, że nie ma on sobie równych i jest on najtańszy ze wszystkich rozwiązań pod każdym względem, które w tej chwili, konwencjonalnych rozwiązań, które w tej chwili są stosowane na świecie, więc no chylę czoła, nie było się do czego przyczepić i tak właśnie jest, że w tej chwili już media, prasa, radio, telewizja, nie tylko w Australii, ale wiele materiałów jest już, było ku temu przygotowanych, ale również Słowacja, Rosja, wiele na ten temat już mówi, bo przecież Rosja również zaakceptowała cały projekt poprzez przedstawienie tematu w Dumie Rosyjskiej, uzyskali akceptację rządu rosyjskiego. I to jest też bardzo ważne, bo to nastąpiło już w lutym i mamy oczywiście materiały i dokumenty na ten temat. Było bardzo głośno w tym momencie, gdy Rosja wreszcie temat przyjęła i zauważyła w tym ogromny potencjał i wzrost gospodarczy kraju. No nie tylko Rosja, ale również Australia, Słowacja, Irlandia, Arabia Saudyjska i wiele, wiele innych krajów również w tym widzi potencjał. Okej, jedźmy dalej, bo się widzę, rozgaduję.
Tutaj mamy kilku inwestorów, którzy w firmie już inwestują bardzo duże pieniądze. Są to twarze, które no, nie wstydzą się pokazać. Jak widzicie, pierwszy pan Michael Delagin. Tutaj jest akurat tak, nie wiem jak się to niestety czyta. Rosyjski ekonomista, politolog, specjalista od reklamy, doktor ekonomicznych nauk politycznych, pan Michael Kazin, rosyjski ekonomista, statysta wiele programów i gospodarz telewizji w radiu i dawny urzędnik, doradca prezydenta, ważna postać. Tego pana być może kojarzycie, Władimir Żyrinowski, osoba kontrowersyjna, która w Polsce jedno złe słowo wypowiedziała w naszym kierunku, ale trudno. Jest to również biznesmen, który czuje pismo nosem i wie, gdzie warto zainwestować swoje niemałe pewnie środki. Lider partii LDPR w Dumie Federacji Rosyjskiej. Sergiej Morozow, rosyjski mąż stanu, gubernator regionu Ulianowsk w 2006 roku. No i ostatni Sergiej Griszyn, prezes holdingu Nowotrans i ostatni wiceminister rosyjskiego systemu transportu kolejowego. Ludzie z branży, ludzie na wielkim poziomie, na wielkich stanowiskach. Jeżeli za tym stoją, to cóż nam pozostało jeszcze więcej? Do tego biznesu trzeba jak najszybciej przyłączyć się i powiedzieć jak największej grupie osób, żeby wykorzystać jeszcze ten czas, możliwość, bo taka szansa się przez najbliższe kilkadziesiąt lat nie powtórzy, czyli prawdopodobnie nie za naszego życia. Szansa, gdzie będzie można otrzymać niesłychane wynagrodzenia, albo otrzymać dywidendy, albo super inwestycje kapitałowe podczas jakichś właśnie kryzysów. Mamy dostępne ogromne środki, jeżeli teraz wykorzystacie i wykupicie pewne pakiety udziałów. W tej chwili nas wspiera już grupa 250 tysięcy osób. Interesują się tą technologią i bardzo duża część z nich oczywiście inwestuje w projekt. A w jaki sposób? No mamy kilka bardzo ciekawych pakietów tak zwanych. Pakiet zawiera udziały i udziały, to co jeszcze rewelacyjne, możemy wykupić na raty. Też warto wiedzieć, że gdy takie firmy jak Google, Facebook, Apple przed wejściem na giełdę oczywiście sprzedawali swoje udziały, to zapewne rzadko kto albo nikt z nas nie dowiedział się o tym. Były one dostępne dla wielkiej instytucji, korporacji, które wykupiły je bardzo szybko i wzbogaciły się jeszcze więcej. Natomiast tu, jak widzicie, rozwiązanie jest dla wszystkich przeciętnych, drobnych ciułaczy, mikroinwestorów, ponieważ taki był cel, aby zbierać pieniądze za sprawą crowdfundingu udziałowego. Zapewne wiele osób zna tą formę zbiórki. Niesłychanie ciekawe, czyli każdy z nas, dokładając się do biznesu po to, aby powstał jak najszybciej jako technopark, bo przecież po to te pieniądze są zbierane, potrzeba 300 milionów dolarów, otrzymujemy właśnie certyfikaty i udziały firmy. Udziały, z których później będą akcje po wejściu na giełdę, prawdopodobnie pod koniec przyszłego roku. No i co za tym idzie, przewidywana wartość będzie bardzo wysoka, bo na koniec przyszłego roku może ona dojść do 1 dolara za sztukę. A w tej chwili możecie nabyć za 25 dolarów ratalnie przez 10 miesięcy 26 250 sztuk. Dodatkowo,
jeżeli zrobicie wpłatę jedną po drugiej w ciągu 24 godzin, czyli dwa razy po 25, dwa razy po 50, 100 lub $200, to otrzymacie ekstra bonus w wysokości 30% jako dodatek, czyli w pierwszym pakiecie będzie to 9000 plus 26 250, łącznie 35 250 tysięcy udziałów za rok razy 1 dolar. Sami sobie policzcie przy waszym wkładzie 25 razy 10, $250. Następny pakiet za $50 już jest znacznie większy. Ten dyskont 60 400 udziałów plus, tak jak mówiłem, dwie opłaty w ciągu 24 godzin, albo jeszcze jest jedna możliwość: rejestracja trzech konkretnych inwestorów, którzy również wykupią jakiś pakiet od 25 w górę. Również macie kwalifikacje i możecie otrzymać ten ekstra bonus 30%, czyli w drugim przypadku będzie dodatkowo 21 tysięcy, czyli łącznie 81 400 tysięcy akcji. I trzeci pakiet za 100 przez 10 miesięcy, czwarty $200, bardzo popularny przez 9 miesięcy, a otrzymamy 405 plus 144, słuchajcie, ponad pół miliona za $1800, ponad pół miliona akcji. I życzę wszystkim, aby ilości wasze na koniec roku były wielomilionowe, bo wtedy, czy wy sprzedacie część, nie wiem, 10-20% tych akcji, gdy wejdą na giełdę, będą bardzo, bardzo już drogie, bo 1 dolar to nie koniec historii. Tak duże zainteresowanie i popyt na całym świecie spowoduje, że może to kosztować 3, 5 czy $10. Więc warto się nad tym zastanowić. A mówię, każdy będzie chciał być może część sobie sprzedać, a większą część lepiej zostawić w dalszym ciągu w akcjach, aby otrzymywać niesłychanie również wysokie, wysokie dywidendy. Ponieważ też warto wiedzieć, każdy kilometr trasy na świecie w umowie ze Skyway będzie należał do firmy Skyway, czyli zyski 25% z każdego odcinka wędrują do podziału na wszystkich akcjonariuszy i będą otrzymywać je w postaci tych dywidend. Pakietów jest bardzo, bardzo dużo. Warto tutaj zapoznać się. Każdy ma je do wglądu po darmowej rejestracji, którą może w każdej chwili dokonać, więc słuchajcie, porozmawiajcie z osobą, która was tu zaprosiła, a zarejestrujcie się i sami wybierzcie dla siebie najlepszą opcję, tak abyście czuli się komfortowo. Oczywiście można zakupić wielokrotność różnych pakietów. Można kilka po $100 jednocześnie spłacać co miesiąc. Można jeden spłacić i drugi wziąć. Oczywiście po spłacie otrzymujemy certyfikat, który albo mamy w wersji PDF, albo możemy go również otrzymać na wskazany adres. To kosztuje wysyłka na adres $10, ale mamy oryginał z pieczęcią na specjalnym papierze przygotowane dla nas, po to, żebyśmy mieli potwierdzenie i jakiś dokument namacalny. Ok, pakietów jest bardzo, bardzo dużo, w różnego typu dla mikro i makro inwestorów. Ktoś może za gotówkę, ktoś właśnie może mniejsze lub większe wykupić, dla każdego coś miłego. I to pierwsza część jakby za nami. Jeszcze dla osób, które w tej chwili chciałyby coś więcej wiedzieć na temat planu wynagrodzeń, to za chwilkę postaram się tutaj załadować kolejny
slajd i omówię plan wynagrodzeń. To już będzie bardzo szybko, poświęcę na to 10 minut, ponieważ plan jest niesłychanie atrakcyjny. Wielu z Was poleca różne, nie wiem, preparaty, różne rozwiązania, poleca dobry film tu czy tam i nic za to nie ma. Tu możecie otrzymać niesłychane wynagrodzenie, za które oczywiście możecie później wykupić kolejne akcje lub je udziały lub je wypłacić bez problemu. Więc miliony akcji to nie przesada, które możecie otrzymać, nie wydając nawet dolara z własnej kieszeni. Ale w jaki sposób, o tym za 2 minutki. Wyłączę się i włączam za chwilkę kolejne slajdy. Osoby, które są zainteresowane karierą, budowaniem, proszę, aby poczekały chwilkę. Dziękuję, pozdrawiam. Tą część miło było poprowadzić i